Mój pierwszy proboszcz zawsze mi mówił, że Manuelu, chcesz pomóc, to nie przeszkadzaj. I to dla mnie było zawsze, o co mu chodzi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelii nam mówi: usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, aby usunąć drzaskę z oka twego brata. To jest bardzo piękna Ewangelia, mimo tego, że często się patrzymy na nią w sposób taki, że moralistycznie, że wymaga ode mnie. Ile razy ja w swoim życiu codziennym mam taką łatwość, żeby dostrzegać wadę u innych. Jak łatwo mi jest zobaczyć braki czy rzeczy, które są niedobre u innych. A u siebie to jest rzadkością. Bardzo rzadko widzę swoich błędów, swoje wady, jakie posiadam. A jak już zobaczy, udaję, że ich nie ma. Nie chcę się zmienić. Taka często jest moja natura. I to dzisiejsze słowo jest pewną pomocą dla każdego z nas, które zaprasza do pewnej pokory. Do tego, żeby zacząć zawsze od siebie. Mój pierwszy proboszcz zawsze mi mówił, że Manuelu, chcesz pomóc, to nie przeszkadzaj. I to dla mnie było zawsze, o co mu chodzi. I po latach, pracując teraz jako ksiądz i mając do czynienia z tyloma ludźmi, którzy są, każdy jest inny. Ludzi, których nie mogę rzuci wszystkich do jednego worka, bo każdy ma swoje pochodzenia, inne rodziny, inna narodowość, albo tutaj nawet w Polsce parafianie, jakie mamy. Nie ma dwóch takich samych parafian. Każdy jest inny. I to, co mówi mi proboszcz, to było prawdą. To się sprawdza. Miał rację. I z tej Ewangelii myślę, że wzięła się ta pierwsza i najważniejsza zasada pierwszej pomocy. W pierwszej kolejności nie szkodzić. I stąd wiemy też znane te słowa na całym świecie, Mahatma Gandhi, który mawiał, że jeżeli chcesz zmienić świat, zacznij od siebie. Potem święta Teresa z Kalkuty, ona powiedziała jeszcze piękniejsze to, że świat należy zmienić, powiedziała. Zmienić na lepsze. A więc zacznij od siebie. I te dzisiejsze słowa, one są dla mnie. Panie Jezu, zapraszam dzisiaj do pewnej pokory, do tego, żeby w modlitwie prosił Go o to, żebym po pierwsze widział swoje wady, dostrzegał swoje błędy, swoje słabości, żebym mógł szukać potem u Niego uzdrowienia, akceptacji tych wad, żeby potem mógł pomóc innym. Prośmy dzisiaj, podczas tego dnia, żebyśmy mieli w sobie taką pokorę, żebyśmy chcieli pomóc innym.
ale zaczynają zawsze od siebie.